Wymyśliłem, że najlepiej szukać kiepów, bo nie mieliśmy w ogóle pieniędzy. Nie stać nas było na papierosy, na alkohol, na nic. Ale wymyśliłem, że przecież jak ludzie wchodzą, bo zauważyłem, do sklepu albo do urzędu, to zawsze jak idą, to wyrzucają papierosa. A z reguły wyrzucają albo w kratki piwnic, albo w kratki te, które są pod urzędami. Wystarczyło podnieść taką kratkę i wybrać co dłuższe pety. I to był najlepszy smak papierosa w życiu. Co jeszcze pamiętam z Jarocina? Smak polskiej wódki, zagryzany trawą ciepłej. Siedzieliśmy w pustym basenie pożarowym, gdzieś za Jarocinem, w jakiejś wiosce i czekaliśmy na wyjazd. I kolega wyciągnął flaszkę wódki, którą skrzętnie chował na to, żeby oblać sukces z całym zespołem za pierwsze miejsce. Ale niestety nie doczekaliśmy się tego pierwszego miejsca. Nikt nas o tym nie poinformował na drugi dzień i w takim troszkę smętnym nastroju spróbowaliśmy tej wódki. A że nie było wtedy zagryzki ani zapitki, bo wtedy się nie kupowało Pepsi-Coli czy Coca-Coli czy orężady, bo nie było. Wtedy się zagryzało wódkę trawą zerwaną bezpośrednio z ziemi. I to też pamiętam. I nagle po wypiciu łyka tej wódki wpada człowiek i mówi tak: TSA, dlaczego wy nie odbieracie wiadomości? Wysłany telegram, człowiek miał tutaj przyjechać. Dlaczego was nie ma? Zdobyliście pierwsze miejsce. Macie natychmiast jechać do Jarocina. Tam wszyscy na was czekają. I zawsze mi się będzie kojarzył właśnie ten smak polskiej wódki zagryzanej trawą z trawnika i smak przepysznego kiepa wyciągniętego spod kratki z tą wiadomością, że wygraliśmy Jarocin.